Słuchajcie, ziomeczki, dosłownie przed chwilą wszedłem na nasz serwer na Mielenowice, oczywiście po to, aby rozbudowywać mój nowy sklep w galerii handlowej, tylko że aktualnie znajduje się tam Elviso. Elviso też jest jedyną osobą, która na serwerze była przez ostatnią godzinę. Przygotowałem sobie specjalnie poteczkę na niewidzialność na 8 minut, bo muszę zobaczyć, co Elviso wyprawia. Mam wrażenie, że przed chwilą, jak chciałem uzupełnić towary w moim sklepie, to były tam spore braki. No i okej, powiecie, Aberka, na pewno przyszedł klient i zapłacił. Przecież masz kasę samoobsługową, ale nie. Nie dostałem żadnego wynagrodzenia. Powolutku wchodzimy sobie tutaj do galerii i teraz tak, słuchajcie, tak jak mówię, udało mi się uzupełnić asortyment, a potem zaczął on znikać. Elviso jest oczywiście w swoim sklepie i też coś tam, słuchajcie, majstruje, ale ja bym chciał tylko jeszcze zaznaczyć, że my mamy sporą konkurencję, bo Agentix dosłownie za 4 godziny, czy za 2 godziny otwiera swój własny sklep, więc ja zmodyfikowałem swój i zaraz wam to pokażę, ale najpierw się odciszę. Witam pana konkurenta, sąsiada, masz gorszy sklep, masz gorszy. Gorszy sklep, twój sklep jest głupi. A Elviso, masz głupi sklep. Możesz mi powiedzieć, czy u ciebie też w ogóle jakieś takie, nie wiem, czy to szczury, czy jakieś myszy zaczęły kraść asortyment? No sorry, całe masełko zniknęło, całe masełko poszło. Samo zniknęło, bo ja sobie wszedłem do sklepu przed chwilą i normalnie, stary, tam jakieś rzeczy mi zniknęły, rozumiesz to? Co ty nie powiesz? No mi też, stary, no naprawdę. No naprawdę, a może to Agentix, który otwiera swój nowy sklep, jak myślisz? Dobra. On ma zaraz otwarcie, zaraz jest wielkie otwarcie jego sklepu. Może to on jest tym złodziejem, stary? A może to ty nim jesteś? Bo masz głupi sklep. Ale po co ja miałbym... Twój sklep jest gorszy niż mój. Łee! No, wydaje mi się, że to jednak mógł być Elviso. Że Elviso może okradać mój sklep w galerii na Mielenowicach. Tak czy inaczej, słuchajcie, specjalnie oczywiście w odpowiedzi na konkurencję w postaci Elviso i Agentixa zmodyfikowałem swój sklep. Jak sami widzicie, mamy zupełnie inne szyby w bardzo ciekawym tutaj wzorku. Dodatkowo zacząłem też, słuchajcie, tutaj używać sajanowej, tej takiej, wiecie, wełny w kolorze aqua oraz różowej. No bo tutaj pani Irenka, moja księgowa, że tak powiem, bardzo mnie poprosiła, żeby to był dziewczęcy akcent. No ale spójrzcie na to, słuchajcie, mamy barierkę. Który sklep tutaj ma barierkę? My dbamy o naszych klientów. Widziałeś taką barierkę? Widziałeś taką barierkę? Dzień dobry. Czego mogę wejść? Nie, nie możesz wejść, bo sklep jest zamknięty. Wypadł mi stąd. Ja już, słuchajcie, Elviso obsługiwać na pewno nie będę. Zainwestowałem także, słuchajcie, właśnie w to, żeby wszędzie były szkła takie albo ciekawsze wzorki, albo niebieskie. Dodatkowo mamy tutaj specjalne takie banery. Widzisz, jak bogato. Głupia szyba, kuloodporna chyba. Co jest? Nie działa! Szybko, bo zaraz zobaczy. To już wy ocencie, jak wam się podoba ten sklep. Ja tak czy inaczej, tak jak mówiłem, słuchajcie, bo uzupełniłem tutaj asortyment. Mamy diamenty, mamy emeraldy, mamy żelazo, mamy dodatkowo TNT, którego też ostatnio zabrakło. Butelki expa i enderperły także są, czyli teoretycznie mamy wszystko, co można by chcieć u mnie zakupić. Dlatego teraz, słuchajcie, w tym momencie biorę elytrę, biorę oczywiście fajerwerki i uciekam jak najdalej tylko się da. Elviso oczywiście został w galerii i jak skuma, że mnie nie ma nigdzie w pobliżu, to mam nadzieję, że zacznie atakować właśnie mój lokal. Serio, nie mam jeszcze dowodów na to, że Elviso mnie okradł. Nie, 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 co to, to nie, absolutnie. Ale serio, jeżeli on jest jedyną osobą na serwerze, a mi znikają towary z półek, normalnie ze skrzynek, no to... Nie wiem, serio? Duszek Kasperek przyszedł i je zabrał? No chyba nie. Dobra, słuchajcie, troszeczkę poczekałem. Jak sami widzicie, już w tym momencie zachodzi słoneczko, czyli minęło kilka dobrych minut. Ja teraz wypijam poteczkę na niewidzialność, oczywiście wyrzucam tutaj butelkę, zdejmuję, słuchajcie, butki i teraz tak, oczywiście zjeżdżam tutaj na dół. Wiadomo, że teraz moja elytra jest jeszcze widoczna, ale jak ja sobie tutaj zjadę na dół, to oczywiście, słuchajcie, jak najbardziej zaraz ją zdejmę, nawet w tym momencie. I mamy teraz niewidzialność na 8 minut. Bardzo bym chciał przyłapać Elviso na gorąco uczynku i zobaczyć, słuchajcie, jak on mnie okrada. A jeśli to robi, to skończy w pierdlu. Okej, oczywiście Elviso, słuchajcie, w tym momencie mnie nie widzi. Udaje niewidniątko, aczkolwiek już chyba wchodzi do mojego sklepu, czy nie? Ej, on gada coś, że szybko zleciał, słuchajcie, tutaj na dół, albo mi się tylko wydawało. Okej, ej, jeżeli on chce się podkopać do mojego sklepu, to będzie za mocne. Ej, ja tutaj jestem, ja wszystko widzę, co się tutaj, słuchajcie, wyprawia. Co? To jest napad! Czysto? Czysto? Ej, on się przebrał w złodzieja! Ma jakąś kominiarkę w ogóle! Kasa. Nie, nie! Ej, jest, nie weźcie, jest. Bo ja padnę w ogóle! Zabrał mi kasę! Ej, tam szybko. Było ze 30 sztabek nederytu! Szybko! Patrz, będzie to dla mnie!
Będę zabiera w końcu diamenty, bogaty, będę w końcu zabiera lepszy. Żelazo, TNT, wszystko, wszystko Ender Pearl, wszystko! Zjemy szybko, ciasto zjedzmy mu szybko jeszcze, super, super. Ej, serio, patrzcie, to nawet nadgryzł mi ciasto w skinie złodzieja. Tutaj wszystko włóżmy, ej, szybko. Czekaj, nie gadaj, ej, diaksy zabrał, włożył, emeraldy zabrał, włożył, w ogóle on skopiował wszystkie moje itemy. Ja nawet o tym nie wiedziałem, ale słuchajcie, on skopiował po mnie diamenty, emeraldy, żelazo, Ender Pearl, wszystko skopiował po mnie. I teraz wszystko, słuchajcie, tutaj odkłada, czy wy to widzicie na własne pieniądze oczy. Pieniądze do kasy tajnej, dostaję po szybko. On ma tutaj tajną kasę. Albo nie. Lepiej, weźmy wszystko. Nie, ja miałem więcej tego nederytu, ewidentnie, słuchajcie, więc... A może i 5 sztabek nederytu faktycznie, słuchajcie, tam wylądowało. Kurczę, teraz, słuchajcie, nie wiem, ale serio, całe to złoto, cały ten nederyt, który się tutaj, słuchajcie, znajduje, ewidentnie jest mój. Ej, serio, Elviso, dosłownie w 30 sekund okradł wszystko, nawet kasę, słuchajcie, nawet pieniądze z kasy. Już nie mówię o tym, że zabrał sobie... Jeszcze wandal rozwala szyby! Ej, ale po co on psuje szyby? Jakby... Nie, a przecież to nic nie zmienia, jakby to nic nie zmienia, gościu, ten lokal jest zawsze otwarty dla dobrych klientów i gość jeszcze zwiał, nie wierzę. Słuchajcie, wszystko, absolutnie wszystko w tym momencie straciłem. Ej, nie do końca wiem, co powiedzieć, bo szczerze, ja się spodziewałem, że Elviso mnie okrada, ale ja zauważyłem, że mi ubywa na przykład 10 Ender Pearl, że ubywa mi parę butelek z Expem, a w tym momencie, słuchajcie, wszystkie moje skrzyneczki są praktycznie wyzerowane. A tutaj ile minęło? 4 minutki? Dosłownie 4 minuty niewidzialności. To jak on szybko to zrobił, to jest masakra. Ja w tym momencie, słuchajcie, jem oczywiście tutaj steaka i teraz ja muszę, słuchajcie, tego cwaniaka znaleźć. Oczywiście w tym momencie mam wszystko nagrane, ja doskonale wszystko wiem. Aha, Elviso, no chyba nie uciekiesz. Nie, nie, nie. Ja zakładam oczywiście, słuchajcie, tutaj zbrojeczkę, biorę elytrę. No i chyba najwyższa pora podejść do małego cwaniaka. Albo ej, zobaczymy najpierw, gdzie on to ukryje, dobra? Zobaczmy, zobaczmy. Dobra, słuchajcie, poszedłem za Elviso do jego willi i teraz gdzie on to ukrywa? Okej, widziałem, że poszedł, słuchajcie, tam w prawe skrzydło. Oczywiście za dosłownie moment ja mu się tutaj, słuchajcie, pokażę. I on tak jak wpadł do pierdla. Ej, gdzie on teraz jest? Dobra, słuchajcie, widzę Elviso. On jest w swojej sypialni. Wkłada tutaj wszystkie rzeczy. Więc w tym momencie możemy się odciszyć. I ciach, Elviso! Co ty tutaj masz? Nie jestem Elviso. Co ty masz za rzeczy? Dobra, gościu, albo przestajesz pajęco. Co? Nie, idźcie, rozwalam teraz. Idźcie teraz, rozwalam. Rozwalam cię teraz. I teraz padasz. Idźcie, rozwalam. Nie, naprawdę, to jest żenujące. Dobra, gościu, ja ci powiem tylko tyle. Nie próbuj się tutaj wybielać, ja nagrywałem odcinek, ja widziałem, że ty mnie okradłeś, zabrałeś absolutnie wszystko i to wszystko umieściłeś następnie w skrzyneczce, więc w tym momencie mam nadzieję, że oczywiście bardzo... Elviso, gdzie... Słucham? Myślałem już, że... Ale ja nie wiem w ogóle, co ci chodzi i tak serio. Dobra, gościu, ja ci powiem tylko tyle, te rzeczy ja sobie zaraz odbiorę, ale w tym momencie... Ale one są moje, znaczy nie, ja je po raz pierwszy w ogóle na oczy widzę, co to są za rzeczy? Gościu, wiesz, że idziemy do więzienia? Ja je po raz pierwszy na oczy widzę. Wiesz, że idziemy do więzienia? Pierwszy, a gdzie moje portki, mój hełm, gdzie wszystkie moje rzeczy? Masz tego świadomość, że idziemy do więzienia? Ja mam swoje prawa obywatelskie. Masz tego świadomość, że idziemy do... Gdzie jego portki? Miał je w ekwipu... Jezus Maria, nie... Dobra, ja ci powiem tylko tak, jeżeli w tym momencie pójdziesz ładnie do więzienia, odsiedzisz swój wyrok, to... No, no możemy ja mogę się umówić iść, ale na skrócenie dobrze, tego wyroku. Ja wiesz dobrze, że ja się nie okradłem i to jest Elviso, fakt. Ale po A co kłamiesz? Nie wolno kłócić. Ale po co kłamiesz? Wiesz, że ja nagrywam odcinek, jakby dosłownie nagrałem, jak wchodzisz do sklepu i mnie okradłeś, więc po co? Po gościu był w masce, jak go nie opoznałem, że był nom? Bo mówiłeś i nie byłeś wyciszony nawet. Elviso, nie jak no, chcesz kraść, jak sobie robisz ze mnie? To przynajmniej z głową. Zastanawiam się tylko, jaką karę ci dać. Ogólnie najfajniej byłoby zatrzymać cię w więzieniu, na przykład, nie wiem, na tydzień czy coś takiego. Ale pomyślałem sobie bardziej o czymś takim. To by było, myślę, dużo ciekawsze. Jako, że tak naprawdę to w zasadzie nie wiem, czy nie rozpocząłeś wojny sklepowej. I oczywiście jesteś idealnym przykładem na to, że jesteś nieuczciwą konkurencją, bo no chyba nie chcesz powiedzieć, że kradzież jest uczciwa. No to może jeszcze powiesz, może że na kary? Czas sieć cicho, jak Abra mówi, bla, rozumiesz? Bla, bla. Bo zostałeś teraz rozwalony, tak? Nie masz nic do gadania. Zostałeś jakby tutaj w ogóle przyłapany na gorącym uczynku. Ja myślę, że wpakujemy cię do pierdla i na czas procesu będziesz tu siedział. A w praktyce zrobimy tak, że po prostu nie będziesz miał prawa mieć jakiegokolwiek nigdy sklepu na Milionowicach. To a chyba już... będzie najlepsza kara. Chodź tutaj ładnie za mną, chodź. A już myślałem, ładnie... że zaraz ale powiesz, nie mów, w ramach kary masz nikogo nie obchodzi tydzień. To, co ty a teraz mówisz, rozumiesz to, gościu? Idziesz tutaj ładnie, chodź. Więzienie stanowe Milionowice. Ja jestem uczciwym człowiekiem, gościu, jestem człowiekiem pracy.
Ale ja widziałem, jak ty mnie okradłeś. Jestem uczciwą osobą. Boże. Nigdy nic nie ukradłem. Nie, te dwie szare komórki, słuchajcie, nie istnieją w jego głowie. Tutaj jest sekretariat. Elviso, trzeba by było zgłosić siebie, że ty tutaj będziesz siedział. Ja osobiście ale ja nie się będę oczywiście siedział. Tutaj tym zajmę. Ja tutaj zaraz to przyjdę. Nie moje biurko. Albo nawet w moim imieniu pani Irenka. Ale co ty myślisz, że to twoje biurko? Gościu, ty idziesz do celi, a nie pracować tutaj. Co ty już myślałem, że muszę iść do pracy. Jezus, jak się straszyłem. Ja nie mogę. Złodziej nie chce pracować, co? Pani Irenka osobiście będzie rozmawiać z sekretarzem generalnym. Chodź tutaj, chodź. Elviso, oddaj tę dźwignię. Poproszę cię. Poproszę cię o tę dźwignię, dziękuję. Elviso, ja wiem, jak wygląda to więzienie. Wchodzisz do celi drugiej. Zapytasz dlaczego? Dlaczego akurat cela druga, a nie pierwsza? Chodź, chodź tutaj najpierw do pierwszej. Patrz, ta cela wygląda bardzo spoko. Na zasadzie zwykła cela, prawda? Zwykłe po prostu prycze i tak dalej. Ale ta druga jest znacznie dla ciebie lepsza. Czyli dla takich głupich typów, łachudrów, którzy okradają Aberkę. Jak śmiesz! Wchodź do drugiej celi. Jak śmiesz! Chodź, bo ja nie będę tracił czasu. Mam 2,5 serca. No i nie obchodzi mnie to w ogóle. Elviso, to będzie od dzisiaj twój nowy dom. Kumasz to? No, poniekąd nie. Kumasz i to? Mam 2 serca. Będziesz tutaj jej, będziesz żadnego jedzenia. Dobra, masz 2 steki, mam ci nawet 2-3 fajerwerki. A sobie mir, a masz sobie tutaj więcej, wiesz co? Dam ci nawet, patrz, tutaj ci dam takie steki. Ale słuchaj, od dzisiaj to jest twoja cela. I stąd wychodzić nie będziesz. Masz tutaj prycze, masz tutaj... Jest! 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 Ale ty jesteś lamus, Aberka! Lamus! To i widzicie. Lalalalaus! I taki człowiek chce prowadzić sklep, jakby to jest mega żenujące. Dobra, ty tutaj zostajesz. Póki co, nie wiadomo na ile. Ja mam totalnie głęboko w 4 literach, że nie chcesz tutaj siedzieć. Serio. A, w ogóle kliknij na to łóżko. Masz kliknąć na to łóżko. Kliknij, no, kliknij. Dobra, okej, teraz ciach, dobra, ciach, okej, dobra, zrespisz się tutaj. No nie! Wszystkie itemki ja musiałem ci zabrać, dobra, mam... Ej, ty nie miałeś żadnego kilofu, nic nie miałeś, tylko miecz? No przecież mnie wcześniej dobra, ten miecz to sobie zatrzymaj, mam go gdzie... A, przycisk miałeś, na całe szczęście go wziąłem. Dobra, Elviso, zostajesz tu i mnie nic innego nie interesuje. Dobra, siedź tam cicho. Dobra, sami widzicie, najpierw Agentix, który jest antyuczciwy, no bo robi przekręty z jego galerią, że ja mam płacić sowite pieniądze, on sobie kupuje 5 pięter w jego galerii i tak dalej. Potem Elviso, który okrada. Czemu ludzie nie mogą po prostu zrobić tego biznesu porządnie? Jeżeli chcą być takim milionerem milionowicowym i płacić w dolarach, gościu, mieć takiego Rolexa, to dlaczego nie mogą zrobić po prostu biznesu? Nie rozumiem. Ja już tutaj lecę, słuchajcie, do Elviso, tylko moi drodzy, szybko wam przypomnę www.abra.et. Jeżeli chcielibyście zrobić zakup w moim prawdziwym, fajnym sklepie i na przykład mieć bluzę, koszuleczkę czy kubeczek z Aberką, to wpadnijcie, pierwszy link w opisie dla każdego widza, dla każdej widzki. Coś ciekawego się zna... Czekaj, to jest trzecia? To jest... A tu jest jego cela, dobra. Co to jest w ogóle gra? Elviso, coś ty tutaj... Elviso? Elviso? Agentik, znaczy Abra? Elviso, co ty to, co ty wyprawiasz? A może jednak będę wolny? Ja a może cię kręcę, ty masz świadomość, że ty dostałeś ode mnie z 10 steaków i ty nie uciekniesz dalej niż na 1000 kratek? A masz świadomość, że jesteś lamusem, więc ją przyjmij do siebie, a ja uciekłem. Gościu, ej, wiesz co, ja szczerze, tak naprawdę powinienem tak zrobić. Myślę, że bez żadnych skrupułów byłbym stary w stanie po prostu wysadzić ci twój sklep za to, co zrobisz, to? Jakby zasługujesz. Ale ja nie zrobiłem... No dobra, po prostu zasługujesz. Zrobiłem źle. Ale widzisz, jakby mam wrażenie, że jestem jedyną osobą pracującą w całej tej galerii, bo ani ty, ani Agentek z nimi nie jesteście, które po prostu mają mózg, a przynajmniej jeżeli nie mózg, to zadatki na to, żeby mieć mózg, bo patrząc po tym, jak ty się zachowujesz, serio, mam wrażenie, że gdybym ja miał się dogadać mordo z interesy, no wiem, to byłoby dużo łatwiej, bo z Agentiksem się dogadać nie da, to jest oszust, to jest krętacz, ale ty jesteś po prostu wandalem, jakby ty idziesz teraz do pierdla i nigdy stamtąd już nie wyjdziesz, rozumiesz? Nie ruszaj się, albo kto go zniszczy, szybko, nie ruszaj się, nie ruszaj się, no to nisz, nie ruszaj się, no to nisz, sklep. No to nie ruszaj się, no to nie ruszaj się, no to momencie, przestań. Stop. Mam to totalnie gdzieś i wszystkie jego itemki od teraz zabieram ze sobą. Powiem ci tak, jakby jeżeli byłbyś uczciwy, to zostałbyś w tym więzieniu i byś spróbował wyjaśnić ze mną sprawę, bądź jeszcze z Agentixem, bo nie warto zaznaczyć, że Agentix jest, no, szefem całej tej galerii, jest właścicielem, więc on też mógłby mieć coś do powiedzenia i może chciałby się zająć oszustami w tej galerii, jakby to jest dość logiczne, tak? Jakimi oszustami? Ja temu daję zarobić, gościu, ja płacę 200 pieniędzy tygodniowo, gościu, jak utrzymuję. Ty okradłeś mój sklep, nie dość, że z kasy, to jeszcze z no i Agentix z tego trzyma swój procent, gościu. Dobra, czyli to jest zorganizowana grupa. Dobra, nie będę z tobą w ogóle rozmawiał, żegnam. Ja powiem tylko tyle, serio, bez żadnych skrupułów, jeżeli coś takiego wydarzy się raz jeszcze, to obiecuję, że wysadzę ci sklep. Ja nie będę tutaj, słuchajcie, miękkiej gry stosował. To się jeżeli nie wydarzy, ktoś, gościu, jeżeli spokojnie, ktoś było w ten minęło. Sposób próbuje traktować mnie i mój biznes na milionowicach, to dlaczego ja mam jakby udawać, że się nic o tym, nie dzieje? Stary. Nie, 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 nic z tych serio, rzeczy. Ja, a, i żeby nie było.
tych rzeczy Elvis oczywiście nie oddaje w tym momencie, dopiero jak się wyjaśni sprawa. Nie wiem, moi drodzy, dajcie znać, co myślicie, co powinienem zrobić, bo ta jednorazowa sytuacja spoko, ale co jeśli powtórzy to się w przyszłości? Subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem i wejdźcie na kanał Abra Games, a ja zapraszam was jeszcze na mój prawdziwy sklep www.abra.ity. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubki, no mnóstwo fajnych rzeczy, wejdźcie, obczajcie, a ja wam życzę dobrego dzineczka, eleczko i pół!